Piątkowy wieczór, kolejne wydanie Panoramy Chodzieckiej. Paweł Hajman, gorąco Państwa witam. Licząc na Państwa obecność przed telewizorami przez najbliższe 90 minut, jestem przekonany, że będzie warto być z nami. Dzisiaj w naszym programie m.in. konferencja prasowa burmistrza Chodzieży Jacka Gursza, także dzisiaj kolejne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Chodzieży i odprawa roczna chodzieckich strażaków. Co jeszcze w dzisiejszym wydaniu Panoramy? Odpowiedź na to pytanie poznacie Państwo już za kilka chwil. Wystarczy zostać z nami. Do mieszkańców ziemi chodzieskiej przed kilkoma dniami dotarła informacja, że już niebawem w Chodzieży pojawi się nowy wielki inwestor. Okazuje się jednak, że te informacje do końca nie były prawdziwe. Odpowiedzi na to pytanie związane z tym, kto będzie tym inwestorem, staraliśmy się poszukać podczas spotkania z burmistrzem Chodzieży Jackiem Gurszem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęli Państwo moje zaproszenie. A zaproszenie wynika z pewnej sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Otóż w czasie spotkania jednej z grup inicjatywnej, według mnie Komitetu Wyborczego, padły słowa związane z ewentualnym zapytaniem konkretnej firmy, dużej, znanej w kontekście możliwości inwestycyjnych w Chodzieży. Słowa te wypowiedział Piotr Przybyłowski jako z jednej strony lider Komitetu Wyborczego, z drugiej strony jako pracownik Enei. I to, co zrobił wobec własnej firmy, pozostawiam bez komentarza, dlatego że tutaj właściwie jego zwierzchnicy powinni ewentualnie zareagować. Natomiast bardzo mocno chciałbym zaprotestować czy zakomunikować, że to, o czym mówił pan Przybyłowski, jest całkowitą nieprawdą, dlatego że na pewno ta firma nie zwróciła się do Enei z zapytaniem o możliwość inwestowania i zwiększenia mocy przyłączeniowej na terenie dawnego Europolu. Co najważniejsze, to chciałbym podkreślić fakt, albo właściwie przypomnieć, bo w wielu wypowiedziach o tym wspominałem, że w momencie przeprowadzki firmy Europol rozpoczęliśmy wspólnie z właścicielami firmy Europol starania o pozyskanie inwestora. Moje działania polegały na wpisaniu zakładu, byłego zakładu Europolu przy ulicy Łąkowej do wszystkich możliwych baz inwestycyjnych na terenie naszego kraju, począwszy od tej, którą sam prowadzę w Poznaniu, czyli Centrum Obsługi Inwestora, której jestem przewodniczącym, którym mam zaszczyt kierować, a skończywszy na Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznej. Wspominałem wielokrotnie o wizytach różnych osób, w tym przedstawicieli PAIS-u na terenie zakładu Europolu i w Chodzieży i o tym, że pojawiają się pierwsze sygnały, że niektóre z firm zainteresowane były tymże terenem. Jednakże trzeba wyraźnie zaznaczyć, że każda z tych firm prosiła o zachowanie poufności i nawet nie wskazywała konkretnych nazw firm, tylko często były to symbole pewnego procesu. Chciałbym tutaj powiedzieć, przypomnieć jeszcze raz, że wypłynięcie poufnych informacji z Enei za sprawą słów Piotra Przybyłowskiego było wielkim nadużyciem, dlatego że w przypadku tego typu procesów to tylko dyrekcja i szczebel wyższy kierownictwa w Poznaniu prowadzi tego typu sprawy. Natomiast wydaje mi się, że działanie szeregowego pracownika tejże firmy było sporym nadużyciem. Tak jak powiedziałem, nic mi do tego, dlatego że nie jestem szefem Enei, natomiast sposób i brak poufności, brak pewnej wstrzemięźliwości, pewnej dyskrecji, pewnego dobrego wychowania w biznesie może spowodować, że w przypadku pojawienia się potencjalnego inwestora, już mocno zainteresowanego zakupem Europolu, terenu po Europolu, może być niekorzystnie odebrane, może to być element niekorzystny, a wręcz pokazujący, że pewne rozmowy mogą zostać niedokończone, mogą spalić na panewce, może nie dojść na przykład do skonsumowania wielomiesięcznych starań innych osób.
bo chciałbym wyraźnie powiedzieć, że na pewno pan Piotr Przybyłowski nie uczestniczył w żadnym etapie, czy nie prowadził żadnej z tych spraw, o których w tej chwili wspominam. Bardzo bym chciał i w tej chwili bardzo zaciskam za to kciuki, aby ta sytuacja nie zagroziła żadnej z prowadzonych rozmów, żadnej, nie zaszkodziła w ten sposób, że inwestor po prostu zniechęcony takim, a nie innym postępowaniem, konkretnie brakiem poufności, brakiem jakby współpracy pewnych organów, zniechęci się i obierze inny kierunek inwestycji. Drugi temat to temat pewnych wydarzeń, z jednej strony tak zwanej lokalnej inicjatywy, a z drugiej strony członków partii Palikota, która odbyła się niedawno pod Urzędem Miejskim, mianowicie kwestii poruszenia tak zwanego budżetu obywatelskiego. I tutaj z jednej strony moje wielkie zdziwienie, że mówi o tym pan Piotr Przybyłowski, radny Rady Miejskiej, bo niewątpliwie trzeba przypomnieć sytuację z roku 2007, ale pan Przybyłowski wtedy nie był radnym, natomiast radnym był w 2010 roku, 23 czerwca, w czasie sesji, jako jeden z 15 radnych podjął uchwałę o planowaniu i tworzeniu budżetu, w którym wyraźnie zapisane są możliwości udziału mieszkańców w procesie tworzenia budżetu. To była taka wtedy nieformalna inicjatywa obywatelska skierowana do obywateli, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom składanie wniosków, zgłaszanie swoich własnych propozycji co do realizacji budżetu, co do jego konstrukcji. Jednym słowem, każdy z obywateli mógł mieć swój wkład w tworzenie budżetu. Jeżeli chodzi o pana Piotra Przybyłowskiego, dziwi fakt, że mówi na swoich konferencjach prasowych o budżecie obywatelskim, chociaż sam jako radny z jednej strony w aktualnym budżecie nie składał żadnych wniosków pochodzących od mieszkańców, ale to pewnie wynika z tego, że z mieszkańcami się nie spotyka, zamyka się w jakichś małych pomieszczeniach z kolegami i brak tutaj kontaktu jego, zresztą to widać na wszystkich organizowanych w mieście uroczystościach przez ostatnie 3,5 roku, że tam brakło pana Przybyłowskiego, natomiast dziwi fakt, że jako nawet radny do budżetu, w przeciwieństwie do innych radnych, też takiego projektu i propozycji w poprzednim roku nie składał. Cieszę się z drugiej strony, że i poseł twojego ruchu w końcu po wielu miesiącach posłowania zawitał do Chodzieży. Żałuję, że nie miałem okazji spotkać się z panem posłem, poznać go osobiście i mieć okazję porozmawiać o problemach nurtujących czy miasto Chodzież i szukać wsparcia. Natomiast pan poseł wybrał bardzo charakterystyczną dla tej partii formę happeningu, cyrku, czy takiej akcji, która ma zaszokować i zainteresować. Dziwi też fakt, że pan poseł też nie do końca zna tutaj miejscowe obyczaje. Wystarczyłoby przecież zapytać, czy coś na kształt, czy obywatelskiego budżetu, czy w ogóle procedur tego typu stosujemy. Natomiast co do tych osób, które z nim jemu towarzyszyły, to całkowicie zrozumiałe. Nie wszyscy angażują się, nie wszyscy są zainteresowani w takim normalnym życiu miasta, tym, co się w mieście dzieje, tym, co się dzieje w ratuszu, tym, czym zajmuje się Rada Miejska, jakie podejmujemy działania, aby tworzyć to nasze lokalne prawo, nasze uchwały, tak aby one funkcjonowały. Szkoda, że tak dzieje się, że większość osób, czy takich aktywnych w tym ostatnim roku wyborczym, pokazuje ten brak swojego zainteresowania dopiero na koniec kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, tworzenie budżetu obywatelskiego, jak już wspomniałem, to też również spotkania z mieszkańcami, rozmowy z mieszkańcami. Wiecie Państwo, że ja od tych spotkań nigdy nie stroniłem. Co więcej, bardzo sobie ceniłem dyskusje w czasie różnego rodzaju spotkań oficjalnych czy mniej oficjalnych. I nie ukrywam, że na tych spotkaniach, zresztą to potwierdzą ludzie, z którymi mam okazję się spotykać w stowarzyszeniach, w różnego rodzaju grupach działania, a także na ulicach naszego miasta,
W czasie tych rozmów padało wiele sugestii czy wątpliwości, czy nawet uwag dotyczących funkcjonowania miasta, uwag, które potem znajdowały odzwierciedlenie w różnego rodzaju działaniach inwestycyjnych. Myślę, że warto i wyraźnie powiedzieć również, że no, żyjemy w takich okolicznościach finansowych, gospodarczych, że nie wszystkie z tych postulowanych przez mieszkańców spraw są możliwe do błyskawicznego załatwienia, do zrealizowania. Tak jak powiedziałem, cenię sobie spotkania z mieszkańcami przy okazji różnego rodzaju spotkań stowarzyszeń, grup i innych inicjatyw. W ciągu roku jest tego tak dużo, że tych okazji do porozmawiania i wysłuchania mieszkańców jest mnóstwo, a ostatnio od jakiegoś pół roku przyjąłem taką formę. Wynika to też trochę z przypadku, bo chodzi tutaj o rehabilitację mojej nogi, ale bardzo dużo chodzę po mieście, szczególnie wieczorami. Właściwie mogę powiedzieć, że byłem na każdej, od listopada byłem na każdej ulicy w mieście i tam często spotykałem również mieszkańców, którzy zwracali mi uwagę na sprawy, które dotyczą bezpośrednio ich otoczenia. Cenię sobie tą formę i będę ją kontynuował nie tylko w roku wyborczym, ale właściwie przy każdej okazji, bo okazuje się, że taki bezpośredni kontakt jest bardzo potrzebny i bardzo wskazany i bardzo pożyteczny. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj wymownym będzie to, co dzisiaj przeczytałem na portalu internetowym. Wiem, że redaktorzy Chodzianina zwrócili się do firmy Samsung z oficjalnym zapytaniem i oficjalną odpowiedź uzyskali. Samsung nie jest zainteresowany inwestowaniem w Chodzieży. Ja powiem, do tej pory do tego pytania celowo jakby unikałem używania tej nazwy, bo to też jest swojego rodzaju nadużycie, kiedy używa się światowej marki do pewnych celów niezrozumiałych i to też może mieć pewne konsekwencje. Padło pytanie o konkretną firmę, więc odpowiadam, cytując jeden z portali i jakby opierając się na mojej wiedzy, że Samsung nie jest zainteresowany inwestowaniem. Być może i któreś z firm, które kooperują na całym świecie z tą firmą, gdzieś tam pytało o tereny wokół tutaj w północnej, czy w Wielkopolsce, czy w terenach przylegających do głównej siedziby tejże firmy. A można zapytać jeszcze o teren Nabuszczaka, który też bulwersuje Białego Chodzieża, wiadomo, ruina. Czy coś kręci się wokół jakiegoś inwestora? Wreszcie przymierzacie się do tego? To znaczy na zlecenie właściciela przeprowadzamy w tej chwili procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Kilka dni temu doszło do procedury wyłożenia planu do publicznej wiadomości. Dzisiaj mamy czwartek, 20 lutego, do poniedziałku 25 lutego można składać uwagi i wnioski co do tego planu. Z tego co się orientuję, jest tym zainteresowany potencjalny inwestor niemiecki, który planuje budowę tam, no niestety, marketu. Wolałbym, że jako burmistrz miasta, żeby tam powstała firma, która będzie dawała pracę produkcyjną, znaczy skutki produkcyjne, skutki usługowe, a nie market, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że my nie mamy wpływu na to, aby narzucać inwestorowi czy właścicielowi konkretne zapisy planu. Możemy tylko ewentualnie takie swoje uwagi do tego planu wprowadzać, ale nie możemy decydować o charakterze. Czyli ja nie mogę, ani radny, ani burmistrz nie może narzucić, że na tym terenie ma być tylko i wyłącznie na przykład produkcja, a nie handel, bo jeżeli właściciel życzy sobie, aby tam był handel, właściwie powinniśmy ten wniosek spełnić. Przykładem takiego oporu władz negatywnego są działania dzisiaj w Poznaniu, gdzie miasto płaci olbrzymie odszkodowanie właśnie za to, że wprowadziło plany zagospodarowania przestrzennego niezgodne z intencjami właścicieli. Chodzi tutaj o tereny, które miasto wyłączyło z zabudowy deweloperskiej, wprowadziło tam inne zapisy. Dzisiaj deweloperzy żądają wielomilionowych odszkodowań. Teoretycznie można powiedzieć, że te odszkodowania wynoszą w ciągu danego roku kalendarzowego więcej niż budżet Chodzieży. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć w tym wypadku o tym, że plan zagospodarowania przestrzennego będziemy tak formułowali, żeby zachować tą naszą część tradycji, czyli ruiny, czy zabezpieczyć
na tyle, ile będziemy mogli zabezpieczyć ruiny chodzickiego dawnego zamku. To jest istotne, co umknęło mi, a co jest bardzo ważne dla tego terenu, tak aby to, co zostało, te ruiny wkomponować w ewentualną inwestycję, czy w szereg inwestycji, w jakiś ciąg, aby je wykorzystać ewentualnie jako tło, czy bazę taką wystawową, bo dla pewnych funkcji ona na pewno będzie wzmocnieniem, a nie przeszkodą. Czy wiadomo, że jaki okres czasu to może potrwać? Nie wiem, jaka to jest przestrzeń czasu? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, do 25 lutego jest możliwe składanie uwag. Te uwagi faktycznie spływają i od tego, od treści uwag i od tego, jak ja się zastosuję jako pierwsza instancja, że tak powiem, będą zależały dalsze losy tej uchwały, tego projektu. Następnie, jeżeli ja przychylę się do uwag i one nie będą tak wpływały na te zapisy, które mamy dzisiaj, to będę mógł tą uchwałę przedstawić radnym do podjęcia, do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy uwagi będą wpływały na zmianę dzisiejszych zapisów, całą procedurę będziemy musieli jeszcze powtarzać, więc na pewno wtedy ten czas, okres się znacznie wydłuży. Pan redaktor Kujawa zadał pytanie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Może warto w tym momencie wspomnieć, że w ostatnich dwóch kadencjach, czyli od 2007 roku do dnia dzisiejszego, podjęliśmy kilkanaście uchwał dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a sprzyjających chodzieckim przedsiębiorcom, tym większym, mniejszym czy średnim, przyczyniając się do tego, że poprawiliśmy zasady funkcjonowania czy możliwości funkcjonowania ich firm. I niedługo przedstawię taki całe zestawienie dotyczące tych naszych działań pro-przedsiębiorczych, pro-biznesowych, pro-gospodarczych, pro-rozwojowych. Tego tutaj bym mógł jeszcze wymieniać, bo one były z jednej strony zgodne z wnioskami właścicieli firm, a z drugiej strony wynikały z tego, że poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalony w 2006 roku tak naprawdę okazał się bublem blokującym rozwój miasta, a nie dającym jego rozwój. Tegoroczne hity, czyli nagrody samorządowo-gospodarcze, zostały rozdane. Z naszą kamerą przenosimy się wyjątkowo w panoramie chodzieckiej do wnętrz Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. A to za sprawą tego faktu, że w gronie laureatów znalazł się jeden z lokalnych samorządowców. Już dawno w panoramie chodzieckiej nie odwiedzaliśmy wnętrz Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem postanowiliśmy to miejsce odwiedzić za sprawą kolejnego finału Wielkopolskiego Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT 2013. W gronie tegorocznych laureatów ponownie znaleźli się lokalni samorządowcy oraz przedsiębiorcy z powiatu chodzieckiego. Wizytowaliśmy zresztą w dużym składzie, bo komisje konkursowe wyłonione z bardzo różnych grup, także spośród przedstawicieli samorządów, izb gospodarczych, Agencji Rozwoju Regionalnego, Lokalnego. Te komisje miały za zadanie właśnie tam zaglądać nieraz w zakamarki zgłoszeń, aby mieć pełny obraz wartości takiego zgłoszenia. I mam wrażenie, że to się udało, ale o wszystkim Państwo za chwilę się przekonają. Ja, proszę Państwa, chciałbym w tym miejscu podziękować również członkom komisji konkursowych, które w tak licznym gronie, poświęcając swój czas, oczywiście przedstawiając, dzieląc się swoją wiedzą, uczestniczyli we wszystkich wizytacjach w poszczególnych firmach i organizacjach. Naprawdę, proszę Państwa, zrobiliście kawał dobrej roboty i bardzo Państwu dziękuję. W czwartek mieliśmy finał gali konkursowej w Zielonej Górze. Ja chciałem taką jedną historyjkę opowiedzieć. Otóż tam jest w palmiarni taki wystrój, że na dole siedzą goście, u góry jest otwarta kawiarenka przeszklona, można sobie tam do tej kawiarenki wejść. No i prowadzący przedstawia firmy, gratuluje im. Nagle słychać gdzieś tam w burzy oklasków delikatny głosik. Wszyscy nagle umilkli, a tam 100 lat, 100 lat. Dziecko, które miało 5 lat, śpiewało wszystkim 100 lat. Może u nas ktoś tutaj jest na balkonie. No tak, ja mam wrażenie, że po prostu to dziecko widziało, jakie rangi wydarzenie obserwuje i wysłuchuje. Proszę Państwa, ja chciałem zakończyć taką, nie anegdotą, ale przypowieścią, która mówi o tym, jak to pewien uczeń spytał mistrza: mistrzu, jak długo mam czekać, aż będzie mi lepiej? Na co mistrz odparł: jeżeli chcesz czekać, to bardzo długo. I my tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie czekali.
Nie czekali, to są właśnie Państwo. Dziękuję bardzo. Tytułem wielkopolskiego hitu 2013 odznaczony został m.in. Urząd Miasta i Gminy Szamocin za wzorcowe wprowadzenie miasta i gminy w rewolucję śmieciową, a także firma Insmon w Chodzieży za wysoką jakość świadczenia usług. Platynowym hitem uhonorowano natomiast przedsiębiorstwo Jenox Akumulatory za najnowocześniejszy system formacji akumulatorów z recyrkulacją elektrolitu. Po raz kolejny w gronie laureatów, o tym powinniśmy pewnie wspomnieć, znalazło się także przedsiębiorstwo z Czarnkowa. Nasi najwierniejsi telewidzowie z pewnością się już domyślają, że chodzi o okręgową spółdzielnię mleczarską. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i już dzisiaj z niecierpliwością czekamy na kolejną galę i wielkie podsumowanie wielkopolskiego konkursu gospodarczo-samorządowego HIT tym razem 2014. Czas na zmianę tematu w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Właśnie dlatego z naszą kamerą przenosimy się teraz do wnętrz chodzieskiego ratusza. Mowa oczywiście o kolejnym posiedzeniu radnych Rady Miejskiej. Rozpoczynamy jednak od wystąpienia burmistrza i relacji z działalności międzysesyjnej. Wiele punktów obejmował plan ostatniego posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Mimo tego faktu jednak radni obradowali bardzo sprawnie. Na wstępie sprawozdania burmistrz z zadowoleniem przypomniał o powrocie sądu rejonowego do Chodzieży. Następnie powrócił do sytuacji związanej z powołaniem Iwony Szmyt na stanowisko dyrektora mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Chodzież. Wracamy do wystąpienia i sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza Chodzieży Jacka Gursza. Zgodnie z przepisami i porządkiem obrad składam sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia sesji, która miała miejsce 30 grudnia 2013 roku do dnia dzisiejszego. Sprawy, którymi między innymi zajmowałem się w ostatnim czasie, to będę kolejno wymieniał informacje, które są dość znaczące, czy te, które uznałem, że warto przypomnieć. Myślę, że jedna z bardziej optymistycznych wiadomości to informacja o powrocie do Chodzieży Sądu Rejonowego. Przez ostatnich kilka miesięcy mieliśmy w Chodzieży takie małe zamieszanie. Nasza siedziba sądu była filią sądu w Wągrowcu. W tej chwili ma się to zmienić za sprawą zmiany przepisów i tych działań politycznych, które zostały podjęte w ostatnim czasie. Myślę, że to przede wszystkim ułatwi życie naszym mieszkańcom, którzy wielokrotnie byli zdezorientowani, jeżeli w momencie, kiedy otrzymywali korespondencję z adresem czy z nagłówkiem sądu rejonowego w Wągrowcu i myśleli, że tam muszą załatwiać nasze sprawy. Szanowni Państwo, przełom roku to też powołanie z dniem 1 stycznia na stanowisko dyrektora mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Chodzież pani Iwony Szmyt na miejsce zwolnionego dyrektora Wiesława Bidzińskiego. Jeszcze raz życzę pani Iwonie wszystkiego dobrego, wielu sukcesów. Pierwsze efekty pracy już widać. Mam nadzieję, że działalność pani Iwony przyniesie jednostce, a przede wszystkim mieszkańcom pozytywne efekty w postaci większych środków, lepiej racjonalniej gospodarowanych i co pozwoli na większą ilość interwencji tak oczekiwanych przez mieszkańców naszego zasobu. Szanowni Państwo, wielokrotnie w czasie mojego wystąpienia wspominałem o wdrażaniu czy sytuacjach związanych z tak zwaną nową gospodarką śmieciową. W tej chwili po ponad pół roku jesteśmy zobligowani do przeprowadzania różnego rodzaju kontroli i już chciałbym zapowiedzieć, że jedną z pierwszych kontroli, którą będziemy przeprowadzali, to kontrola podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane do podpisywania indywidualnych umów w każdym przypadku, kiedy działalność gospodarcza prowadzona jest nawet na przykład w domu jednorodzinnym. Wtedy od przedsiębiorcy wymagane są dwie umowy. Pierwsza ta związana z życiem domowym, druga z życiem biznesowym. Szanowni Państwo, początek roku to jak co roku rozstrzygnięcie konkursów na działalność pożytku publicznego. Przypomnę, że jako jeden z nielicznych samorządów tutaj w okolicy, czy nawet w Chodzieży, można tak bliżej powiedzieć, jesteśmy tym samorządem, który wspiera finansowo działalność różnego rodzaju organizacji, klubów sportowych, stowarzyszeń i tak dalej. Zastosowaliśmy w tym roku niestety trzy odmowy ze względu na
źle przygotowaną dokumentację konkursową. Jedna była wyjątkowo przygotowana niechlujnie, oparta o przepisy jakby z poprzednich obowiązywania poprzednich przepisów. W związku z tym nie mogliśmy przyznać dotacji trzem stowarzyszeniom. Wyniki konkursu na działalność pożytku publicznego zostały ogłoszone dzisiaj w zarządzeniu burmistrza i są do dyspozycji na stronach internetowych i na naszych tablicach. Chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do końcówki roku 2013, bo to było związane z 95. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Również początek roku był związany z kilkoma wydarzeniami na terenie naszego miasta, wspominającymi te chlubne dla naszego regionu wydarzenia, które jednak kosztowały życie wielu osób. Szanowni Państwo, jeszcze wracając do roku 2013, sam się zdziwiłem, kiedy otrzymałem zestawienie ilości badań mammograficznych i innych profilaktycznych wykonanych przez nas w kooperacji z innymi instytucjami, które tego typu badania przeprowadzają. Zawsze współdziałamy, to my proponujemy, aby te badania odbywały się tutaj na terenie miasta Chodzieży, bądź też z drugiej strony przyjmujemy te firmy, które są zainteresowane tworzeniem tego typu badań na terenie miasta. 961 kobiet zostało przebadanych w badaniach profilaktycznych, mammograficznych. Naprawdę byłem zdziwiony, że tak duża liczba osób, które przekroczyły pewną granicę wieku, została przebadanych. Będziemy tego typu badania kontynuowali. Myślę, że tutaj dużą też zasługę ma i duże znaczenie dla miasta ma tak zwana Zdrowa Sobota, która z roku na rok rozwija się i coraz nowsze typy badań trafiają do naszego miasta, więc to jest kolejny przykład na nasze współdziałanie z różnego rodzaju stowarzyszeniami, w tym wypadku z Bioderkiem. Przygotowuje się też do kolejnej edycji targów inwestycyjnych MIPIM 2014, gdzie po raz kolejny będę miał okazję dzięki wygranemu konkursowi ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prezentować ofertę inwestycyjną naszego miasta. Przypomnę, że to jest jedno z działań podejmowanych przez nasz samorząd i przeze mnie w celu pozyskania inwestorów dla naszego miasta, a z drugiej strony wykorzystanie możliwości prezentacji całej naszej bazy inwestycyjnej, tej związanej z terenami będącymi własnością miasta, ale również tymi, które są wpisane w poszczególne bazy i na przykład w Centrum Obsługi Inwestora czy w PAIZie terenów prywatnych, bo takie możliwości są, że tego typu tereny mamy wpisywane za darmo, bezkosztowo i powiem szczerze, że staram się korzystać z tego typu możliwości jak najszerzej. Chciałbym jeszcze wspomnieć o złożonym wniosku o dofinansowanie naszych działań związanych z przebudową sali w Szkole Podstawowej nr 3. Został ogłoszony w Ministerstwie Sportu i Turystyki specjalny program, który ewentualnie może nam dać w przypadku dobrej oceny naszego projektu pewien poziom dofinansowania. Będę Państwa na bieżąco informował o losach tego projektu, gdyby nam faktycznie udało się zdobyć dofinansowanie dla budowy tej sali, którą, przypomnę, budujemy ze środków własnych. Byłoby to dla nas duże znaczenie finansowe. Jak wspomniałem o budowie sali gimnastycznej w szkole nr 3, muszę powiedzieć o podsumowaniu wydatków takich bieżących, całorocznych, związanych z funkcjonowaniem oświaty. Otóż w 2012 roku, przypominają sobie Państwo radni, mieliśmy tutaj taką prezentację i taką bardzo niebezpieczną i rosnącą skalę pokazywaną na rzutnikach, która wskazywała, jak z roku na rok koszty utrzymania naszej oświaty rosną i w roku 2012 to było prawie 7 200 000. Podsumowaliśmy rok 2013 i miło mi zakomunikować, że te koszty spadły do mniej więcej 4,5 miliona. Możliwe to było dzięki wprowadzeniu zmian w administrowaniu, zmian w zarządzaniu naszych przedszkoli. Jeszcze raz Państwu, tym, którzy poparli ten wniosek, tą moją propozycję z ubiegłego 2012 roku,
którzy poparli, którzy wspierali mnie i którzy głosowali za tym systemem zmian w oświacie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zaoszczędzone pieniądze, między innymi, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, trafiają między innymi na remont tej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Właśnie dzięki tamtym działaniom możemy wygospodarować ponad 2,5 miliona złotych, które przeznaczamy na inwestycje w naszej oświacie, w Szkole Podstawowej nr 3, na salę gimnastyczną, w Szkole Podstawowej nr 1, na remont tak zwanej harcówki i oczywiście korytarzy na pierwszym piętrze. Szanowni Państwo, oczywiście muszę wspomnieć w moim wystąpieniu międzysesyjnym o obchodach 580-lecia naszego miasta. Jak Państwo już wiecie, 3 marca odbędzie się uroczysta sesja, która będzie jednym z głównych punktów obchodów tego lecia. Zapraszam wszystkich Państwa obecnych na to wydarzenie. Tym bardziej, że będzie ono uświetnione wystąpieniem profesora Waldemara Łazugi, osoby znanej już w Chodzieży, która w dość ciekawy, interesujący, barwny i przystępny sposób przedstawi miejsce Chodzieży w Wielkopolsce, w tak zwanej tej naszej, jak niektórzy mówią, Pyrlandii. Cieszyłem się z możliwości uczestniczenia w momencie podpisania umowy na kolejny etap z prac związanych z programem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego miasta i sąsiedniej gminy. Jak wiecie Państwo, ten projekt trwa już od kilkunastu miesięcy. Te prace są widoczne, no i w różny sposób odbierane przez mieszkańców. Ale wielokrotnie już powtarzałem, żeby było lepiej, musi być przez chwilę gorzej. Ale projekt bardzo ważny dla naszego miasta, projekt potrzebny naszemu miastu, a przede wszystkim naszej kanalizacji i naszym rurociągom. Jesteśmy na etapie przygotowywania do uruchomienia przystanków komunikacji miejskiej na ulicy Podgórnej i Waryńskiego. Temat od dawna zgłaszany przez mieszkańców. Do tej pory przed przeprowadzonym remontem ulic nie było możliwe wprowadzenie tam komunikacji miejskiej. Po zakończonej inwestycji, mniej więcej w połowie roku, wprowadzimy tam komunikację miejską, tak aby mieszkańcy ulicy Podgórnej i Waryńskiego mogli korzystać z dobrodziejstwa komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo, w dzisiejszych materiałach po raz kolejny wraca temat Chodzieckiej Karty Dużej Rodziny. Temat już funkcjonujący. Pierwsze rodziny zgłaszają się po karty. Tak jak mówiłem, rozpoczynamy cały cykl działań promocyjnych, cały cykl działań informacyjnych, ale również działań zachęcających punkty usługowe, handlowców czy innych zainteresowanych włączeniem się do tego naszego programu, tak aby stworzyć naprawdę duży, skuteczny i atrakcyjny system zniżek dla posiadaczy karty dużej rodziny, inaczej mówiąc dla dużych rodzin. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o pozyskaniu przez Chodziecki Dom Kultury z Ministerstwa Kultury 100 tysięcy złotych na zakup sprzętu i wyposażenia. Wnioskowaliśmy o 200 tysięcy złotych, między innymi, proszę Państwa, myślę, że uda się zrealizować wieloletnie marzenie dotyczące zakupu nowego fortepianu dla Chodzieckiego Domu Kultury, fortepianu służącego przede wszystkim w czasie warsztatów, ale też, który będzie w końcu mógł grać na innych uroczystościach, co do tej pory było nie do końca możliwe. Kiedy mówię o warsztatach, proszę Państwa, z pewnym niepokojem patrzę na to, co może się wydarzyć. Otóż tragiczne wydarzenia na Ukrainie mogą też bezpośrednio wpłynąć na to, co będzie się działo na naszych warsztatach. Od kilku lat warsztaty jazzowe odbywają się równolegle z polsko-ukraińskimi warsztatami jazzowymi, więc tutaj niebezpieczeństwo czy pewna obawa, czy w tym roku będziemy mogli gościć muzyków z Ukrainy, a to też stawia pod dużym znakiem zapytania atrakcyjność naszych warsztatów. Posłużę się tutaj pamięcią pani radnej Chmielewskiej. Ilu członków, pani Beato, mieliśmy w zeszłym roku? 30? Tak? 42. Pełen autobus muzyków ukraińskich przyjechał. Trudno teraz dzisiaj mówić, co się wydarzy do lipca, kiedy będziemy... Tak, w zeszłym roku już interweniowaliśmy, wykorzystywaliśmy naszych posłów do tego, aby pomóc w zdobyciu wiz dla tych uczestników.
Przejdźmy do takich bardziej spraw przyziemnych. Proszę Państwa, wydaje się, że zima już odpuściła, że do nas nie wróci, ale jesteśmy w tych rokowaniach bardzo ostrożni, ale mimo to rozpoczynamy sprzątanie miasta po sezonie zimowym. Co do tych prac porządkowych, to oczywiście na razie wycinka drzew, na razie próby zamiatania, aczkolwiek tu ja się jeszcze obawiam pewnych niedogodności z ewentualnie z jakąś gołoledzią czy przymrozkiem nocnym, gdzie będziemy musieli jeszcze wysypywać te środki ostrożnościowe w postaci piasku i soli, więc tutaj powolutku te prace będą postępowały. Przygotowujemy się też do spraw związanych z porządkowaniem też naszych ulic. Chciałbym jeszcze poinformować też o pozyskanych środkach zewnętrznych, które udało się zdobyć dzięki udziałowi Szkoły Podstawowej nr 1 w naszym mieście w programie E-Szkoła Wielkopolska. 37 tysięcy złotych. Gratuluję Pani Dyrektor. Te pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie bezprzewodowego internetu właściwie w każdym miejscu szkoły, także nie tylko w czasie lekcji, ale również przy innych okazjach uczniowie będą mogli korzystać z dostępu do internetu. Mam nadzieję, że w celach naukowych, a nie w innych. Szanowni Państwo, jak zawsze proszę o przyjęcie mojego sprawozdania i w tym punkcie oddaję się do dyspozycji Państwa radnych i oczekuję pytań. Jedno uzupełnienie jeszcze pytania kolegi Sęgra. Mówi Pan o przeprowadzonym szybszym przetargu na łatanie dziur. Czy możemy to zsynchronizować z przetargiem przeprowadzonym przez starostwo, żeby się nie okazało, że pół ulic będzie zrobiona, a pół ulic nie, mieszkańcy nie wiedzą, które to są miasta, które są starostwa i później będą pretensje do Urzędu Miejskiego. Więc czy jest taka możliwość po prostu jakoś zsynchronizować te przetargi, przeprowadzić pracę w jednym czasie? To jest jedno pytanie. Trudno mi powiedzieć, znaczy odpowiadać za to, co zrobi starostwo, bo w zeszłym roku przypomnę, że bardzo mocno naciskaliśmy, żeby w ogóle łatali dziury na terenie miasta. Przypominają sobie Państwo tą sytuację. Mieliśmy kilka lat temu taką specjalną komisję, gdzie sugerowaliśmy tego typu działania. My jesteśmy gotowi ewentualnie razem przeprowadzić, no ale do tanga trzeba dwojga. Czyli rozumiem, będziemy czekać. Kolejne pytanie. Wspomniał Pan o odrzuceniu kilku oferentów w konkursach. Czy w związku z tym, organizowanych przez miasto, czy w związku z tym nie złożył jakiejś oferty sportowej czy kulturalnej przeprowadzonej przez miasto? No pewnie tak. Znaczy tutaj to żałuję, że musieliśmy odrzucić kilka ofert, ale komisja wyraźnie dała do zrozumienia, że po kilku latach funkcjonowania nowych zasad rozdzielania pieniędzy dla stowarzyszeń, dla klubów sportowych, myślę, że te kluby też powinny się przyzwyczaić do tego, nauczyć się, a przede wszystkim dochować należytej staranności, aby przygotować ofertę zgodną z prawem, zgodną z naszymi wymogami i zgodną z normalnymi regułami, które w tym zakresie w obliczu ustawy dotyczącej tego zagadnienia, żeby to wszystko po prostu pasowało, grało i było zgodne z ustawą i naszymi wewnętrznymi przepisami. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan o pracach prowadzonych przez nasze wodociągi. Rozumiem, że wodociągi są dysponentem tych pieniędzy, a wykonawcą są to firmy wyłonione w formie przetargu. Ale niektóre prace są tak rozgrzewane na terenie miasta, mówię tu, i stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo. Mówię tutaj o Chopina, Trogunta, ulica Jagiellońska, ulica Łuska za przejazdem, odkryte nie do końca zakopane kartki. Czy mamy na to jakiś wpływ, czy w jakiś sposób zagwarantować, żeby te prace skończyły się szybciej? To znaczy może zacznę od tego, że wydaje mi się, że należy cieszyć się przede wszystkim z tego, że tak wielki projekt, tak duże pieniądze trafiły do naszego miasta dzięki staraniom wodociągów i że ta inwestycja w ogóle jest prowadzona, bo w innym wypadku nie byłoby możliwości tak wielkiego inwestycyjnego boomu w kanalizacji w wodociągu. To z jednej strony. Przypomnę, że dzięki tym pieniądzom możemy w końcu dokończyć, bo niektórzy mówią, że wyremontować. Nie. Chodzi o dokończenie budowy oczyszczalni ścieków, bo od 1999 roku, kiedy pierwszy etap został dany do użytku, nie można było tego czynu dokonać. Fakt, że roboty wodociągowe czy kanalizacyjne, one nie można ich prowadzić inaczej w niektórych miejscach, jak poprzez wykop, często głęboki czy szeroki, powodujący bardzo duże utrudnienia, a z drugiej strony w terenach, gdzie występują gliny czy inna ziemia, która prowadzi do zabrudzeń, to naprawdę jest uciążliwe dla mieszkańców.
Fakt faktem, że niektóre z tych firm, które wygrały przetargi, przypomnę, gdzie jedynym kryterium jest najniższa cena, no nie do końca jakby spełniają nasze oczekiwania co do czystości, jakości obsługi tego terenu, który przylega do inwestycji, i zgłaszamy te uwagi. Przypomnę, że tym, który prowadzi inwestycje, są miejskie wodociągi. Wiem, że prezes Biniecki jest w podróży służbowej i dotrze na naszą sesję, aczkolwiek myślę, że odpowiem na niego. Tak jak mówiłem już ostatnio, jak znam determinację i zaangażowanie pana prezesa Binieckiego, to wiem, że robi wszystko, aby zminimalizować te ujemne skutki tych inwestycji, przede wszystkim te ujemne skutki dla mieszkańców, tak aby było estetyczniej, czyściej, szybciej. Działają też inspektorzy nadzoru, kierownicy budów. Także wiadomo, że w tej chwili największym problemem, fakt faktem, jest osiedle Chopina, Trauguta i ta okolica. Tam niestety napotkano na duże trudności w terenie, nie przewidziano pewnych rzeczy, między innymi z tym, że aż tam do iluś metrów są tam torfy, czego do wcześniej nie można było stwierdzić, więc trzeba było i przeprojektowywać, i przebudowywać, i wracać do wcześniej wykonanych robót, więc cały ten bałagan właściwie skupia się na tych mieszkańcach. Tak patrzę na redaktora Cichockiego, który tam mieszka, kiwa głową. Ja tam parę razy byłem, faktycznie tam powinniśmy zakupić dla mieszkańców urządzenia do czyszczenia butów. Jest naprawdę tragicznie. Proszę tylko tych mieszkańców o wyrozumiałość i odrobinę cierpliwości. Już za kilka tygodni, żeby no nie powiedzieć może dni, powinno się to poprawić i roboty powinny się tam zakończyć. I tutaj dajemy gwarancję, że wszystkie sprawy związane z przywróceniem terenu do pierwotnego stanu będą dopilnowane. Tak jak Państwo pamiętacie, zwracaliście uwagę na wcześniejsze wydarzenia i wcześniejsze przywrócenia terenów do stanu pierwotnego w innych miastach, w miejscach miasta, więc wiecie Państwo, że po reakcji prezesa Binieckiego no, doprowadzono do porządku w tych miejscach, gdzie były te uwagi. Mówił Pan o terenach inwestycyjnych, nie mam ich za dużo, ale ja mam konkretne pytanie, jeśli chodzi o w tej chwili istniejący parking przy ulicy Kościuszki naprzeciwko Folwarku. Czy prawdą jest, że już jest jakiś tam inwestor i że jest jakiś projekt? Chciałbym, żeby Pan burmistrz oficjalnie to potwierdził bądź zdementował, bo chodzą takie różne plotki, a chcemy tego unikać, bo jako radni przynajmniej na dzień dzisiejszy nie słyszeliśmy o jakiejś inwestycji w tym miejscu. Mieliśmy o tym mówić, Pani Radna, na wcześniejszych komisjach, ale ze względu na natłok i materiału i pewne inne okoliczności byłem zmuszony wycofać to z tych komisji, ale na najbliższych komisjach będziemy o tym mówić. Faktycznie istnieje tam możliwość zagospodarowania terenu, zabudowania go budynkiem mieszkaniowo-usługowym, przy czym trzeba wyraźnie powiedzieć, że mieszkania będą ewentualnie, jeżeli ta inwestycja się udaje, doprowadzimy i inwestor się nie wycofa, doprowadzimy do tego, że powstanie tam ponad 20 mieszkań komunalnych. Ale będziemy o tym mówili na najbliższych komisjach w ciągu kilku dni. Nie, o szczegóły. Nie, sprostowanie to na wszystkich komisjach, żeby nie była mowa na klubie, dziękuję. Nie, Pani Radna, w materiałach sesyjnych ma Pani informację, że będziemy rozmawiali o temacie związanym z partnerstwem publiczno-prywatnym właśnie w tym zakresie i tematem dotyczącym parkingu przy ulicy Matejki. W tych dwóch punktach miało to być omawiane. Pan burmistrz wspomniał o zwolnieniu i powołaniu dyrektora mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej młodzieży. Pani dyrektor nie gratuluje, ale życzę wytrwałości i skuteczności w działaniu w tym trudnym wyzwaniu, jakie Pani dla siebie przyjęła. Naprawdę składam serdecznie tego typu życzenia. A Pana Burmistrza chciałabym prosić o ewentualne odniesienie się do sygnałów, informacji, jakie pojawiły się ze strony zwolnionego Pana Dyrektora na temat sposobu zwolnienia, postępowania bądź niepostępowania w tej sytuacji zgodnie z prawem ze strony Pana Burmistrza. Te zarzuty, które padły na ramach prasy, są dosyć poważne. I chciałabym, żeby Pan Burmistrz się do nich odniósł, żeby uciąć jakieś spekulacje, które na ten temat jeszcze ciągle krążą w przysłowiowym eterze. Szanowna Pani Radna,
Ja mam pewną swobodę, jeżeli chodzi o kwestię doboru pracowników. Może się najpierw odniosę do zarzutu związanego z powołaniem pani dyrektor Schmidt. Pani dyrektor Schmidt została powołana na zasadzie przeniesienia jako pracownik Urzędu Miejskiego. Zresztą tak samo jak wcześniej pan dyrektor Bidziński, choć on to kwestionuje przeniesienie pani Schmidt, a nie kwestionował swojego. Natomiast co do innych zarzutów, proszę Państwa, ja nie będę się wypowiadał na temat powodów, przynajmniej na tym etapie, pana dyrektora. Powiem tylko, że w wyniku przeprowadzonych rokrocznie 3 kontroli stwierdzono wiele uchybień w pracy pana dyrektora i z mojego punktu widzenia nie było możliwości prowadzenia dalszej współpracy z panem dyrektorem. Co do zasadności czy zgodności z prawem, myślę, że wypowie się sąd pracy, dlatego że pan dyrektor złożył takie zawiadomienie do tego sądu w pracy. Mniej więcej za miesiąc odbędzie się pierwsza rozprawa i myślę, że to będzie najlepsze miejsce, które odpowie, czy zwolnienie było słuszne, czy nie było słuszne. Ale chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nigdy bym sobie nie przypuszczał, aby ktoś mógł narzucać mi dobór pracowników, czy sposób ich zatrudniania. Nie zgodzę się z tymi niektórymi uwagami, jakoby powołuje ludzi do stanowiska bezprawnie. Wszystkie działania związane czy to z powoływaniem szefów jednostek, czy przyjmowaniem innych osób do pracy zawsze oparte są o przepisy obowiązujące w danym dniu i nikt nie może mi z jednej strony zarzucić tego, że kogoś przyjąłem do pracy niezgodnie z prawem. Na pewno nikt nie zarzuci mi nepotyzmu i ja też sobie nie pozwolę na to, aby ktoś sugerował mi pewne osoby do pracy, bo to jest chyba wyłącznie moja kompetencja do tego, z kim ja chcę pracować, szczególnie jeżeli chodzi o stanowiska związane, stanowiska kierownicze, więc też prosiłbym, aby tutaj uszanować te moje prawne możliwości i nie rozpowiadać rzeczy o tym, że jakoby ktoś został bezprawnie powołany. Zresztą jest na sali pani radczyni, której zawsze radzę się i pani sekretarz. Myślę, że dwie specjalistki, które gdybym cokolwiek zrobił w zakresie złego przyjmowania ludzi do pracy czy zwalniania, zwróciłyby mi uwagę, dlatego że to jest ich obowiązek, również mój, aby przestrzegać prawo. I w tym zakresie prawa na pewno przestrzegamy. Natomiast być może zasadne byłoby, aby komisja rewizyjna zajęła się sprawą zwolnienia pana dyrektora, ale to myślę, że sobie opogadamy na komisjach, bo ja, proszę Państwa, naprawdę prosiłbym o to, aby mnie zwolnić w tym wypadku, czy ty w tej chwili, z tego, abym wymieniał te uchybienia, które spowodowały zwolnienie dyrektora Bidzińskiego. Też nie chciałbym dać się sprowokować ku temu, aby o tym mówić na łamach gazet, jak to czyni pan dyrektor Bidziński. Myślę, że tutaj też odrobinę klasy trzeba zachować, odrobinę samokrytycyzmu. Powiem tylko, zakończę jednym stwierdzeniem. Przeprowadziliśmy 3 kontrole. Korespondencja pozostała, krążyła między dyrektorem a nami, również wskazująca na to. Zresztą pytali mnie Państwo chociażby na komisji o zasady wynajmu niektórych lokali użytkowych na terenie naszego miasta i na pewno pan Maciej przy uchwale dotyczącej bezprzetargowego wydzierżawienia lokalu użytkowego dla jednego z lekarzy zada to pytanie, więc wyprzedzę je. Faktycznie ta osoba ma wydzierżawione pomieszczenie i muszę przyznać, że faktycznie niezgodnie z naszymi regułami, z przyjętymi przez Państwa zasadami w specjalnej uchwale Państwo wyraźnie pokazujecie, jak należy wynajmować nasze lokale. No i niestety to jest kolejny dowód potwierdzający to, że poprzedni dyrektor nie zawsze działał jakby po drodze z waszymi przepisami, z moimi przepisami i również tymi nadrzędnymi, które wynikają z ustaw. Do ostatniej części ostatniego posiedzenia z pewnością długo przygotowywał się skarbnik miejski Roman Beger. Na mój wniosek z dniem 1 marca powołana zostanie na stanowisko skarbnika miejskiego pani Kamila Pytlak. Jak podkreślali radni, doświadczony skarbnik przekazuje stery finansów w sytuacji, kiedy miasto jest w dobrej kondycji. Nie brakowało gratulacji i słów uznania pod adresem nowej pani skarbnik. Do tych słów oczywiście i życzeń płynących pod jej adresem my się dołączamy.
Karnawałowe bale pod patronatem starosty chodzieckiego Juliana Hermaszczuka to charytatywno-kulturalne przedsięwzięcia, które w powiecie chodzieckim już na stałe wpisały się w pejzaż największych przedsięwzięć. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieckiej przenosimy się do jednej z szamocińskich restauracji. Tam ostatni, trzeci w historii bal starosty odbywał się w minioną sobotę. Sobotni charytatywny bal pod patronatem starosty chodzieckiego rozpoczął się punktualnie o godzinie 19, kiedy starosta Julian Hermaszczuk i jego zastępca Mirosław Juraszek wspólnie z małżonkami przywitali przybyłych gości. Następnie podziękowali wszystkim, bo to dzięki samej obecności uczestników balu udało się zebrać część ostatecznej kwoty. Prezes Stowarzyszenia Bioderko Honorata Pilarczyk, zabierając głos, oświadczyła, że pieniądze w całości poświęcone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Warto przypomnieć, że sobotni bal był trzecim w historii. W 2012 roku uczestnicy balu spotkali się w Budzeniu. Wtedy też zbierali środki finansowe na potrzeby podopiecznych chodzieckich warsztatów terapii zajęciowej. Rok później uczestnicy balu odwiedzili margonińską restaurację, a wszystkie zebrane środki trafiły wtedy na konto Szamocińskiego Domu Dziecka. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że mam ogromną tremę, widząc Państwa wszystkich tutaj. Pan starosta dał mi tylko 2 minuty, żeby coś powiedzieć o Bioderku. Muszę przyznać, że mogłabym mówić do rana, ale chciałabym, żeby Państwo się również bawili. Czym się na co dzień zajmujemy, to większość z Państwa na pewno wie. Widzę też tutaj po niektórych twarzach osoby, które korzystały z rehabilitacji u nas w naszym stowarzyszeniu. Powstaliśmy 6 lat temu. Od początku mamy, jak tak sobie kiedyś myślałam, że mamy taki fajny grunt, żeby się dobrze rozwijać. Jesteśmy taką jedyną organizacją w Chodzieży, która skupia osoby z niepełnosprawnością ruchową. Są również inne organizacje. Tak jak pan tu konferencję, pan Paweł mówił, że skupiamy osoby po endoprotezach, ale ja muszę przyznać, że jesteśmy takie SOS dla wszystkich, bo przychodzą do nas ludzie również po udarach, po wylewach, po złamaniach, żeby nie czekać w kolejkach do rehabilitacji, więc przychodzą do nas. Od 4 lat mamy swoją salę rehabilitacyjną. Na początku muszę przyznać, że było nam bardzo trudno, bo mieliśmy trochę starego sprzętu, zardzewiałą bieżnię, jakieś wypożyczone rowerki. W tej chwili dzięki projektom, które piszę do Urzędu Wojewódzkiego Marszałkowskiego, mamy trochę takiego profesjonalnego sprzętu. Jest to laser, ultradźwięki, pole magnetyczne. Środki, które dzisiaj dzięki Państwa hojności zbierzemy, chcemy przeznaczyć na zakup takiego specjalistycznego płaskiego roweru. To na tablicy jest zdjęcie tego rowerka, można sobie zobaczyć. Myślę, że jeszcze uda nam się przy okazji, mamy jeszcze jakieś trochę własnych środków, kupić 2 trakcje, jedną do kręgów szyjnych, drugą do kręgosłupa lędźwiowego. Także każda złotówka, jaką dzisiaj tu od Państwa otrzymamy, to każda złotówka będzie wykorzystana z sensem i właśnie na sprzęt rehabilitacyjny. Muszę jeszcze powiedzieć, że promujemy powiat chodziecki z panem starostą. Byliśmy 2 razy w Poznaniu, otrzymaliśmy wyróżnienie Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Zdobyliśmy również srebrny medal w konkursie Lodołamacze w Poznaniu. Mamy jeszcze jakieś inne osiągnięcia. W każdym razie chciałam w imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych z Chodzieży, zrzeszonych w różnych organizacjach, bo ci ludzie korzystają również z naszej rehabilitacji u nas, chciałabym wszystkim Państwa podziękować za Państwa hojność, bo wiem, że sala nasza się wzbogaci o sprzęt, którego normalnie byśmy nie mogli zakupić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Każdego roku przedstawiciele organizacji, na konto której zbierane są środki finansowe, przygotowują atrakcyjne przedmioty, które potem nabywają oczywiście balowi goście. Tak też było i tym razem. Warto wspomnieć, że udało się zebrać kwotę 5610 zł. Ta kwota z pewnością przyda się podopiecznym Chodzieckiego Stowarzyszenia Bioderko, które na co dzień skupia osoby po endoprotezoplastyce biodra. Pierwszy przedmiot i pierwsza nagroda, którą chcemy zrealizować dzisiejszego wieczoru, drodzy Państwo, to wyjątkowa godzina.
rodzinna przyjaźdka, Liczko, taka rodzinna przyjaźdka ufundowana przez panią Lidię i Jarosława Woźniczka. Cena wywoławcza to 50 zł. Czy jest osoba, która chciałaby nam za tę przyjaźdkę zagwarantować 50 zł? Szanowni Państwo, szukamy postawy. 50 zł. Cóż, może w gronie tych osób znajdzie się dyrektor Muzyńskiego Ośrodka Kultury. To ma, to szukamy 50 zł. Mamy 50 zł. 50 zł, drodzy Państwo. Jest. Pani Dorota Pieszkiewicz i pierwsze 50 zł. Bardzo dziękuję. W takim razie 70 zł. Czy jest osoba, która chciałaby nam za tę przejażdżkę zaoferować 70 zł? Ufundowaną zostaną Lidię i Pani Jarosław. 70 zł. 100 zł zostanie jeszcze Pan Pieszkiewicz, tak? W takim razie 120 zł. Jest. Do końca nie będzie widać, bo chodzi o przyjaźń. Także do tej wojny, bo mamy 50 zł. Balowi goście każdego roku chętnie sięgają do swoich kieszeni, tak też było i tym razem. Zabawa winęła w taktach muzyki serwowanej przez szamocińskich artystów, szczególnie gromkimi brawami. Goście nagrodzili Beatę Spychalską, która zaprezentowała swoje wokalne, nie byle jakie przecież umiejętności. Wspólnej zabawie potem nie było końca. Ostatni goście balowi salę szamocińskiej restauracji opuszczali nad ranem. Cóż, teraz przyjdzie nam czekać aż 12 miesięcy na kolejny bal pod patronatem starosty chodzieckiego. Ten ostatni z pewnością przeszedł do historii jako niesłychanie udany. Chodzieccy strażacy na przestrzeni każdego roku dbają o nasze bezpieczeństwo, często ratując nasze życie i mienie. Każdego roku też spotykają się podczas corocznej odprawy. My z naszą kamerą towarzyszymy im także. Na samym początku odprawy rocznej chodzieckich strażaków informacje o pracy komendy w minionym roku przedstawili pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, przedstawiając najważniejsze wydarzenia. Podczas prelekcji przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne akcje minionego roku. Nie brakowało też życzeń i gratulacji pod adresem chodzieckich strażaków. Historia krótka, lecz chętnie słuchał ten, kto chciałby poznać takiego zupa, lecz chwalić nam nie wypada. Rzadko się trafi taka gromada, co o tym znać. Wszystkim pomoże, dobrym rozgryzie jak dziadek orze. I nie potrzeba żadnej zapłaty, jedynie w ramach rekompensaty możecie bacznie zważyć na mienie, by niepotrzebne było gaszenie. Choć tutaj jedna myśl nie nurtuje, zapłata to nic nie kosztuje, a sercu daje do pracy pędzi. Co to jest? Powiedz, przestań nas trędzić. Oj moi drodzy, jeszcze nie wiecie, przecież to uśmiech szczery, najszczerszy w świecie. Uśmiech prawdziwy z serca w tłumaczu, jeszcze od ognia bardziej gorący. Pani starosto, panowie komendanci, szanowni państwo, w imieniu wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pana nadbrygadiera Wojciecha Mendelaka chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszej naradzie. Jednocześnie chciałbym przeprosić w imieniu zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego pana starszego brygadiera Lecha Janiaka za niemożliwość przybycia na dzisiejszą naradę z powodu choroby. Tym niemniej jest mi bardzo miło, że mogę z Państwem tutaj w tej naradzie uczestniczyć. Z racji tego, że jest to narada podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej w roku ubiegłym, pan komendant wojewódzki upoważnił mnie do tego, żeby pokrótce przedstawić Państwu również statystykę z działalności Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce jako całości systemu ratowniczego w województwie wielkopolskim. I tak w ubiegłym roku
mieliśmy łącznie prawie 30 tysięcy interwencji, 7,5 tysiąca z tego stanowiły pożary, prawie 21 tysięcy stanowiły miejscowe zagrożenie. Panowie komendanci, panie kapitanie, drodzy koledzy samorządowcy, koleżanko i koledzy samorządowcy, zacni goście, strażacy reprezentujący ochotnicze straże pożarne z powiatu chodzieckiego, szanowni pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieszu. Miło się słyszy, kiedy pod adresem kogoś płyną podziękowania i jestem bardzo wdzięczny za te słowa podziękowania, ale chcę od razu powiedzieć, że czuję ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu i nie jestem w tym odosobniony, bo jestem przekonany, że i wójtowie, i burmistrzowie, i samorządowcy powiatu chodzieckiego właśnie tą wielką odpowiedzialność ponoszą i robią wszystko, żeby rzeczywiście powiat chodziecki i mieszkańcy powiatu chodzieckiego żyli i czuli się bezpieczni. Jak już jestem właśnie przy moich kolegach samorządowcach, to chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za ogromne wsparcie, jakie wy udzielają Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, bo to wsparcie jest praktycznie bieżące, a szczególnie ono dotyczy dofinansowania czy pomocy w zakupie samochodów i wyposażenia tej jednostki. To też wynika właśnie z tej wielkiej odpowiedzialności. Chcę jednocześnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom ochotniczych straży pożarnej, bo to, że czas dojazdu do zdarzenia w średnim powiecie wynosi 10 minut, to pewnie też jest bardzo wielka wasza zasługa. Wasz sprzęt, wasze wyszkolenie jest oceniane przez społeczeństwo bardzo wysoko i tutaj też wielkie podziękowania dla wszystkich strażaków, ochotników funkcjonujących, działających na terenie powiatu chodzieckiego. Ta prezentacja, którą mogliśmy dzisiaj, z którą mogliśmy się zapoznać, przygotowana perfekcyjnie i szczegółowo, pokazuje, jak szeroka jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Począwszy od działalności ratowniczo-gaśniczej poprzez działalność prewencyjną, szkoleniową, promocyjną, można by tu jeszcze wymieniać plantę mistrzostwą organizacyjną i tak dalej. A przecież to jest mała jednostka, która, tak jak pan komendant mówił, liczy nieco ponad 40 pracowników, licząc pracowników mundurowych i pracowników cywilnych. To pokazuje, jak wielkie jest zaangażowanie wszystkich tych, którzy tutaj pracują, którzy czują też odpowiedzialność za niesienie pomocy osobom potrzebującym. Rzeczywiście można powiedzieć, że w roku 2013 przez komendę przeszedł mały huragan kadrowy, ale to też jakby pokazuje nam, że w tych strażakach, którzy tutaj pracują, w tych pracownikach mundurowych, jest ogromny potencjał. Bo z jednej strony szkoda, że komendant wojewódzki swoim rozkazem przeniósł byłego już komendanta Rafała Brobińskiego do Piły, ale to też pokazuje na to, że po prostu Rafał był przygotowany do tego, żeby, przepraszam, że tak sobie w tej personalnej po imieniu, ale czy pan komendant był przygotowany do tego, mówiąc oficjalnie, żeby przejąć bardziej odpowiedzialne zadania w jednostce dużo większej i działającej na dużo, dużo większym terenie. Ale też właśnie te zmiany pokazały to, że te jednostce są przygotowani funkcjonariusze do tego, żeby przejąć stery komendanta powiatowego, żeby przejąć stery komendanta jednostki ratowniczo-gaśniczej, że te awanse właśnie dotyczyły tej jednostki i że pokazują pozostałym strażakom, że warto pracować nad sobą, że warto podnosić kwalifikacje, bo może przyjść taki moment, gdzie ten awans będzie również ich udziałem. Szanowni Państwo, też różnego rodzaju zdarzenia miały miejsce. Przepraszam, panie komendancie, że to powiem, ale pewien czasami jakąś tam sytuację taką być może niezręczną do końca można przekuć w sukces, bo jak pan wspominał o tym pożarze samochodu, no to można to skomentować w ten sposób, że czas reakcji od zgłoszenia do rozpoczęcia akcji wynosił kilka sekund i to jest, można to też również w taki sposób skomentować.
Ja bym chciał, poważnie mówiąc, podziękować naprawdę wszystkim tym, którzy są obecni na tej sali i tych, których tutaj nie ma, za tą pracę w 2014 roku. Wrócę może jeszcze do tego Xawery. Rzeczywiście to było takie wydarzenie, które w jakiś sposób dotknęło wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Gdyby nie sytuacja związana z awariami energetycznymi, to można by powiedzieć, że w sobotę rano mieliśmy już wszystko, że tak powiem, zrobione i ten Xawery przeszedłby do historii. Pokazało to też, że jak sprawne są nasze służby ratownicze, ale też już w sobotę następnego dnia, kilkanaście godzin od początku tego zdarzenia, nasze jednostki OSP brały udział w akcjach ratowniczych na terenie sąsiednich powiatów. Przypomnę, Szamocin w Wysoce gasił, pomagał przy gaszeniu fabryki mebli tapicerowanych. Margomin działał na terenie powiatu bobrowieckiego. Chyba Sokołowo-Budzyńskie, jeśli dobrze pamiętam, na terenie powiatu obornickiego. To też pokazuje naszą sprawność i nasz potencjał i to, że nie tylko tutaj chcemy działać w granicach naszego powiatu, ale wtedy, kiedy możemy również nasi strażacy niosą pomoc poza granicami naszego powiatu. Dziękuję wszystkim. Życzę panu komendantowi, żeby ten sztandar rzeczywiście będzie podlewany. No, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby ta zbiórka na ten sztandar teraz nieco przyspieszyła. Mam nadzieję, że tak będzie. Chciałbym życzyć, żebyście cały czas podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, żebyście podnosili poziom akcji ratowniczych, żeby również komenda była wyposażana w coraz to bardziej nowoczesny sprzęt. Tutaj również słowa uznania i podziękowania dla komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za ogromne wsparcie dla naszej jednostki. Ja wiem, może tego nie zacytuję dokładnie, ale wiem, że w momencie, kiedy strażak składa ślubowanie, mówi, że będzie prowadził akcję ratowniczą nawet z narażeniem własnego życia. Ja bym i pewnie nikt na tej sali, i pewnie nikt z mieszkańców Chodziskiego nie życzy strażakom, żeby doszło do takiej sytuacji, gdzie akcja ratownicza byłaby tak ryzykowna. Stąd nasze wsparcie, to stąd wsparcie społeczeństwa, jeśli chodzi o właśnie zakup wyposażenia. Jeszcze raz ogromne słowa uznania i podziękowania za to, co zrobiliście w 2013 roku. Mam nadzieję, że ten poziom nadal będzie podnoszony i że tak jak do tej pory mieszkańcy powiatu chodziskiego mogą czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Każdego roku odprawa chodziskich strażaków to znakomita okazja, aby nagrodzić i wyróżnić tych, którzy na te wyróżnienia zasłużyli w mijającym okresie. Takich strażaków nie brakuje. Są to przedstawiciele nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale także jednostek ochotniczych z całego powiatu. Bez nich przecież ta służba byłaby jeszcze trudniejsza. W jednym z ostatnich wydań Panoramy Chodziskiej relacjonowaliśmy dla Państwa sportowe podsumowanie roku na terenie gminy wiejskiej Budzyń. Dzisiaj spotykamy się ze starostą chodziskim Julianem Hermaszczukiem, który pełni także rolę przewodniczącego powiatowego zrzeszenia LZS. Główny temat tego spotkania to zadania sportowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku. Kolejne nasze spotkanie ze starostą chodziskim Julianem Hermaszczukiem. Gorąco witamy panie starosto. Dziękujemy właściwie za możliwość tego spotkania. Dzisiaj zastanawiam się, czy będziemy rozmawiali z gospodarzem powiatu chodziskiego, czy też z przewodniczącym powiatowego zrzeszenia LZS. Już za moment kolejne obrady powiatowej rady LZS działającej w powiecie chodziskim. Okazuje się, że spraw do omówienia jest wiele, bo tych imprez na przestrzeni każdego roku, panie starosto, mogłoby się wydawać, nie brakuje. Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Myślę, że to jest funkcji i starosty, i przewodniczącego powiatowego zrzeszenia LZS nie można do końca rozdzielać, bo i tak, i w jednym, i drugim przypadku działamy na rzecz powiatu chodziskiego. Działalność LZS-u jest o tyle dobra, że ona, że tak powiem, integruje środowiska wiejskie, ale nie tylko, bo również w LZS-ach działają mieszkańcy miasta Chodzieży, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, bo im więcej takich zapaleńców, którzy cokolwiek chcą zrobić społecznie na rzecz społeczności lokalnej, tym jest lepiej po prostu dla tej dziedziny, w której działają. Właśnie zapaleńców, na to słowo powinien paść specjalny akcent, ponieważ wszyscy, którzy są zrzeszeni tej właśnie organizacji, to prawdziwi społecznicy. W jednym z ostatnich wydań, panie starosto, panu
panoramę chodzieckiej i przenieśliśmy się na teren gminy wiejskiej Budzyń. Tamta organizacja rzeczywiście chyba działa w regionie chodzieckim najprężniej, prawda? To prawda, rzeczywiście organizacja budzyńska może być wzorem nie tylko dla naszych organizacji gminnych w naszym powiecie, ale również poza powiatem, co wcale nie oznacza, że inne organizacje działają źle. Bardzo prężnie działa i organizacja LZS-owska w gminie wiejskiej Chodzież, w gminie Szamocin, w mieście oczywiście nie, bo to jest jednak teren miejski. Pewnie też takich wiele elementów dotyczących działalności LZS można znaleźć w Margoninie, ale też muszę powiedzieć, że po prostu tutaj wspólnie również organizujemy imprezę, jak chociażby zawody pływackie, które odbywały się w listopadzie ubiegłego roku o Puchar Samorządowców Ziemi Chodzieskiej, gdzie praktycznie wszystkie samorządy w tej imprezie wzięły udział, gdzie młodzież szkolna, począwszy od szkoły podstawowej, skończywszy na szkołach gimnazjalnych, mogła uczestniczyć w zawodach, w których można do tego podejść rekreacyjnie i zabawowo, ale również można podejść sportowo i o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu tych młodych ludzi zachęcać do czynnego uprawiania sportu, niekoniecznie profesjonalnego. Tym bardziej, panie starostu, chciałoby się dodać, że w czasach, w których żyjemy, tych pasjonatów jest coraz mniej, prawda? Ja myślę, że nie, bo gdybyśmy popatrzyli na różne sfery działalności czy życia społecznego w powiecie chodzieskim, to pewnie takich można by znaleźć dużo. Pasjonaci, ci zapaleńcy, o których mówiłem wcześniej, oni mają to do tego, że gdzieś tam działają w ukryciu. Oni nie wychodzą przed kamery, nie udzielają zbyt wielu wywiadów, ponieważ oni robią to jakby z własnej, indywidualnej potrzeby i to jest ich jakby też sposób na życie. Dlatego może oni są niewidoczni, ale gdybyśmy się tak przyjrzeli, to myślę, że ta lista może być spora. Ja może nawiążę przy tym do plebiscytu, który organizujemy razem z naszym tygodnikiem chodzieckim, gdzie widać po zgłaszanych osobach czy wydarzeniach, ta liczba jest spora. Jak na mały powiat chodziecki jestem zbudowany, bo przecież te listy to nie wszystko to, co się dzieje w powiecie. Panie starosto, warto przypomnieć naszym telewidzom, bo w chwili, kiedy relacjonujemy dla nich wydarzenia sportowe pod patronatem czy to gminnych, czy powiatowych struktur ludowych, zespołów sportowych, nawiązujemy do tego, że trwa rywalizacja poszczególnych powiatów w Wielkopolsce, prawda? Tak, do tego podchodzimy bardzo poważnie. Ja już wcześniej mówiłem, że za rok 2013 zajęliśmy w tej klasyfikacji wojewódzkiej powiatów, czyli na 31 powiatów zajęliśmy miejsce 12, co zaowocowało nagrodą finansową w postaci 1000 zł. Ten 1000 zł został przeznaczony na zakup piłek i dla organizacji LZS-u w gminie wiejskiej Chodzież, w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach i również dla Budzynia. Nasze plany, moje, myślę, że moich kolegów LZS-owców są takie, żeby w roku 2014 zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. My się cieszymy z tego, że za nami, że tak powiem, w tej klasyfikacji znajdują się powiaty dużo, dużo większe. Ja nie będę ich tutaj wymieniał, bo to nie o to chodzi. Dużo, dużo większe od nas, które mają dużo większe możliwości i dużo większy potencjał, a mimo to gdzieś tam po prostu w tej klasyfikacji zajmują dalsze lokaty, ale to jakby też to 12 miejsce nas dopinguje do tego, żeby jeszcze zrobić kolejny krok w przód, żeby pokazać, że możemy jeszcze więcej, że stać nas na więcej i że te nasze plany wcale nie muszą być. One się mogą zmaterializować, że tak powiem. Teraz za możliwość dzisiejszej rozmowy bardzo dziękuję. Naszym telewizom jesteśmy jeszcze winni jedno wyjaśnienie. Znajdujemy się w budynku chodzieckiego starostwa, a na zewnątrz trwają prace termomodernizacyjne, prawda? Tak. Korzystamy z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po termomodernizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, po wprowadzeniu programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej zostały nam jeszcze środki. To efekt przetargów. Narodowy Fundusz nie chce pieniędzy z powrotem, więc korzystając z tego właśnie ocieplamy kolejne dwie ściany budynku starostwa. W związku z tym cały budynek będzie ocieplony. A to takie wiercenie, to myślę, że chcą się dobrać do naszego budżetu, ale nie pozwolimy wyciągnąć ani złotówki. Dziękuję.
Honorami Chodzieckiej staramy się wspierać osoby niepełnosprawne, które podejmują się wielu ciekawych zadań i inicjatyw. Okazuje się, że takie osoby są także w powiecie chodzieckim i realizują cały szereg projektów. Dzisiaj wracamy do przedsięwzięcia, które skupia niepełnosprawnych nie tylko z powiatu chodzieckiego. Dokładnie 19 lutego Klub Aktywności i Integracji dla Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży zorganizował spotkanie prezentujące działalność zrzeszenia. Tematem przewodnim był realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile projekt pod nazwą Jest tyle do zrobienia na lata 2012-2015. Chciałbym serdecznie wszystkich powitać na prezentacji potencjału osób niepełnosprawnych, z którymi już od 2 lat współpracujemy w naszym Klubie Aktywności i Integracji w Chodzieży. Ja nazywam się Jarosław Kwiatkowski, jestem liderem, co się nazywa liderem Klubu w Chodzieży. No od razu powiem, że podobną prezentację prowadziłem rok temu. No i chyba w nawiązaniu do tego mojego poprzedniego prowadzenia w tym roku nasi uczestnicy powiedzieli mi, że zajmą się tym sami. Ja mam po prostu powitać tylko gości. Gorąco więc chciałbym powitać przedstawicieli naszych władz, pana starostę Juliana Hermaszczuka, pana burmistrza Jacka Kurcza, przedstawicieli Urzędu Gminy, a tak. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w naszym mieście, jednym z miejsc, w którym odbywa się Wasz projekt. I powiem szczerze, że od dłuższego czasu, od kiedy właściwie Wasi reprezentanci z panią Magdaleną Siwińską na czele zaczęli pukać do mojego gabinetu i zaczęliśmy rozmawiać o planach, to bardzo się cieszę, że po wielu miesiącach dzisiaj podsumowanie tego projektu i Wasze zadowolone twarze i świadomość tego, że drugi człowiek potrafi, jeden człowiek drugiemu może przekazać tak wiele. Wasza działalność, Wasza współpraca, tu zaangażowanie tak wielu osób pokazuje, że ta idea jest tak bardzo potrzebna i tak bardzo dzisiaj znajduje wsparcie w wielu instytucjach, w urzędach, w różnego rodzaju organizacjach, że jest też dowodem na to, że razem można bardzo wiele osiągnąć, a szczególnie pomóc człowiekowi, który teoretycznie byłby skazany, gdyby nie tego typu działania, na taką samotność. Myślę, że należy to podkreślać, że wyciągnięta ręka człowieka w pełni sprawnego, ale chętnego do pomocy w kierunku osoby, która nie zawsze takie wsparcie otrzymuje, jest chyba najpiękniejszym darem. I za ten dar
za tą wyciągniętą rękę w kierunku ludzi potrzebujących tutaj, dzisiaj zgromadzonych na tej sali, ale także w innych miejscach naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję. Doceniam Waszą działalność. Proszę oczywiście jako gospodarz miasta o więcej i gwarantuję, myślę, że tutaj też tak jak Pan Starosta, że będziemy zawsze wspierać tego typu inicjatywy i w miarę naszych możliwości, czy to organizacyjnych, czy finansowych, je wspierać. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na tak piękną uroczystość, bo nie zawsze możemy przebywać w takim gronie, gronie osób, których powiązała piękna idea i piękne czyny. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja na pewno po moim wystąpieniu nie dostanę tyle oklasków, co Pani Kwiatkowska. Już nie zaczynam pozytywnie oczywiście zazdrościć. Widać, że Pani Zimińska pukała nie tylko do drzwi Pana Burmistrza. Wydaje mi się, że pukała do wszystkich drzwi, gdzie można było znaleźć jakąkolwiek pomoc. Ale to jest bardzo, bardzo dobre i wskazane działanie, bo rzeczywiście wszyscy powinniśmy być wrażliwi na pomoc czy na potrzeby osób niepełnosprawnych. My oczywiście jako samorząd powiatowy na tyle, ile możemy, staramy się wspierać te wszystkie działania, które mogą przynosić jakąkolwiek korzyść w tym względzie. Korzystamy również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj niestety nie mamy dobrych wiadomości z ostatnich 2 lat, bo przepraszam, że to powiem, ale muszę. W roku osób niepełnosprawnych budżet PFRON-u dla powiatu został ścięty o prawie 400 tysięcy złotych, a plan na ten rok jest tylko o 70 tysięcy większy, o 90 tysięcy większy, przepraszam, niż na rok 2013. Dlatego tak ważne jest współdziałanie. Dlatego ważne jest, żeby po prostu poprzez to współdziałanie jakby zwielokrotniać efekt. Państwo macie piękne hasło na tym banerze, zresztą to jest nazwa projektu, jest tyle do zrobienia i można dodać, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to zawsze zrobimy za mało. A wszystkim tym, którzy za cel swojego życia obrali sobie pracę z osobami niepełnosprawnymi, chciałbym zadedykować słowa Adama Mickiewicza, to tak w nawiązaniu do tego pięknego wstępu tej pieśni wykonanej przez solistkę. Te słowa brzmią: ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych. Dziękuję. Pana Tomka Wałcerza, który tak króciutko powie o ogólnych założeniach naszego projektu. Jak Państwo, nazywam się Tomasz Zawczysz, jestem uczestnikiem projektu Jest tyle do zrobienia 2012-2015. Chciałbym Państwu o nim opowiedzieć. Projekt trwa drugi rok. Jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile, a finansowany ze środków PFRON. Koordynatorem projektu jest Pani Wisława Rataj. Autorem projektu jest Pani Małgorzata Kwiatkowska, która pełni mi funkcję eksperta merytorycznego. Do projektu mogą przystępować osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności nieaktywne zawodowo. W ramach projektu działają 3 kluby. W Gorzowie Wielkopolskim, w Pile i w Chodzierzy. W klubach prowadzone są zajęcia aktywizujące zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością. Zwiększają one naszą samodzielność i integrują nasze środowisko. Zajęcia prowadzą instruktorzy oraz specjaliści, pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi. Dodatkowo beneficjenci mogą skorzystać z prawnika i seksuologa. Biorą udział w wyjazdach szkoleniowych i integracyjno-terapeutycznych. Mają także możliwość odbycia szkolenia z zakresu BHP, minimum sanitarnego i prawa zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na zajęciach komputerowych dla początkujących poznaliśmy części komputera. Różnice między komputerem a laptopem i jak działa system Windows. Uczymy się pisać za pomocą aplikacji Word oraz korzystać z internetu. Na zajęciach dla bardziej zaawansowanych poznajemy Windows 8, uczymy się instalowania programów i obsługi urządzeń współpracujących z komputerem. Umiejętności, które zdobywamy, pomagają nam w szukaniu zatrudnienia. Potrafimy pisać i wysyłać dokumenty aplikacyjne, a dzięki korzystaniu z internetu mamy dostęp do większej liczby ofert pracy. Ja dzięki nabytym umiejętnościom zostałem zatrudniony na umowę o pracę.
Ulotki dla pracodawców, które Państwo dziś otrzymali, także powstały podczas zajęć komputerowych i są efektem pracy Damiana i Sławka. Staliśmy się też bardziej aktywni społecznie. Drugie życie klubu toczy się na Facebooku. W ten sposób kontaktujemy się także z kolegami z Piły i Gorzowa. Oddaję teraz głos Natalii, która powie o zajęciach fotograficznych. Na zajęciach fotograficznych uczymy się, jak obsługiwać aparaty i robić zdjęcia w różnych warunkach. Potem oglądamy je wspólnie i komentujemy. To sprzyja integracji i wywołuje wiele dyskusji. Zdjęcia są także sprawdzoną zachętą do udziału w projekcie dla nowych beneficjentów. Następnie segregujemy zdjęcia tematycznie. Przy okazji ćwiczymy kopiowania i tworzenia folderów. Wreszcie dokonujemy wyboru zdjęć do kroniki i prezentacji. Tak więc uczymy się obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji multimedialnych. Efektami naszej pracy są prezentacja, którą właśnie Państwo oglądają, przygotowana głównie przez Dominika, oraz kronika klubu, którą ja prowadzę. Układam zdjęcia i piszę komentarze, a elementy graficzne są autorstwa Agaty. Kronika jest wyłożona i zapraszamy do jej oglądania. Dziękuję za uwagę. To zajęcia, na których zdobywamy konkretne umiejętności. Sami wygipsowaliśmy i przygotowaliśmy całość do malowania i wymalowaliśmy pomieszczenia, które używamy. Obecnie jesteśmy w stanie sami zadbać o własne mieszkania, a nawet robić to zarobkowo. Teraz chciałbym zaprezentować gobeliny. Chciałabym nasze kraftowe poprosić, aby zaprezentowały na sobie to, co uszyły na naszych zajęciach krawieckich. Pierwszą zapraszam panią Małgosię w spódnicy i bluzkę wykonanej na YouTube. Celem realizowanego projektu jest uzyskanie przez każdego uczestnika co najmniej dwóch umiejętności lub kompetencji społecznych, życiowych lub zawodowych, umożliwiających podjęcie lub poszerzenie obszaru własnej aktywności. Jak poinformowano, obecnie w projekcie uczestniczy 114 osób. Ostatnie spotkanie odbywające się w jednym z chodzieckich ogrodów działkowych stanowiło znakomitą okazję, aby przedstawiciele poszczególnych warsztatów zaprezentowali swoje umiejętności, a należą one do nie byle jakich. Gratulujemy pomysłu już dzisiaj za osoby niepełnosprawne trzymamy kciuki. O transplantacji i transplantologii w panoramie chodzieskiej powiedzieliśmy już bardzo wiele. To za sprawą uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu chodzieskiego. Okazuje się, że świadomość młodych ludzi w tym zakresie jest coraz większa, a to dzięki wielu spotkaniom, które odbywają się w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego. Właśnie dlatego dzisiaj przenosimy się do wnętrz zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach. W piątek 21 lutego 2014 roku w ramach kampanii Drugie Życie, w której od kilku lat uczestniczy nasza szkoła, zespół szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach gościł panią dr Martę Sękowską, która na co dzień pracuje jako chirurg na oddziale transplantologii i chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oraz panią Renatę Maternik, która 9 lat temu przeszła przeszczep serca. Podczas półtora godzinnego spotkania, w którym udział brali uczniowie klas liceum i gimnazjum, panie w niezwykle prosty i ciekawy sposób omawiały kwestie związane z transplantacją oraz dzieliły się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami. W trakcie spotkania młodzież miała także okazję zadawania wielu pytań, na które nasi goście chętnie udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Niezwykłe zainteresowanie tematyką transplantacji oraz wielkie zaangażowanie młodzieży w dyskusję świadczą o tym, jak bardzo ważnym tematem dla młodego człowieka jest możliwość ratowania ludzkiego życia oraz o tym, jak potrzebne są takie spotkania, które stopniowo zmieniają świadomość polskiego społeczeństwa. Cieszy fakt, że nośnikiem tych pozytywnych zmian są właśnie młodzi ludzie, uczniowie szkół licealnych i gimnazjalnych. Po zakończeniu spotkania goście oprócz gromkich braw otrzymali również kwiaty oraz pamiątkowe kubki z logo naszej szkoły. Zmieniamy temat na koniec dzisiejszego wydania Panoramy Chodzieskiej. Już za chwilę będzie wyjątkowo słodko. Mamy do Państwa jedno tylko pytanie, które z góry wiemy już pozostanie niestety bez odpowiedzi. Chcieliśmy zapytać o to, ile pączków udało zjeść Państwu wczoraj. Cóż, tłusty czwartek 2014 roku jest już za nami, ale my w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej postaraliśmy się i chcemy się przyjrzeć pracy cukierników jednej z chodzieskich cukierni.
Wprawdzie nasz program, nasze dzisiejsze spotkanie relacjonujemy w piątkowy wieczór, ale to znakomita okazja, aby wrócić do naszego dzisiejszego spotkania. Spotykamy się w tłusty czwartek. Panie Marku, coś zmieniło się przez ostatnie 12 miesięcy? Czy w dalszym ciągu te pączki są wyjątkowe, bo robione tradycyjnie? Nic się nie zmieniło. Pączki cały czas robimy tradycyjnie, tak jak przez cały rok. Czyli w naszej cukierni doszedł nam jeden smak. Pączki z nadzieniem malinowym. Chyba mają inny kształt. Są takie tutaj czerwone, maliną posmarowane. Kiedy spotykamy się każdego roku, mówimy o tym, że tych pączków rzeczywiście jest wiele rodzajów. Jakie w takim razie są w waszej cukierni? Tradycyjny pączek z marmoladą, pączek z adwokatem, z nadzieniem z serem, z toffee, z maliną, pączek ze śmietaną, z kremem. To są pączki już takie przecinane, krojone, w środku jest śmietana, krem. Co byśmy pewnie, panie Marku, nie powiedzieli, to najlepsze pączki. Warto tę informację zapamiętać, są z lokalnych cukierni, ponieważ one zawsze są świeże, prawda? Tak jest, pączki są świeże, nie są pieczone dwa tygodnie naprzód, czy miesiąc naprzód, nie są mrożone. Pączki są, jest robione ciasto w ten sam dzień, rosną w ten sam dzień, są smażone w ten sam dzień, nie są smażone, tak jak mówię, miesiąc naprzód, czy dwa tygodnie. Lub przyjeżdżają już usmażone, zamrożone do takich dużych supermarketów i tam są rozmrażane. I tłusty czwartek, panie Marku, chyba każdego roku spędza sen z powiek każdego cukiernika, prawda? Za panem kilkanaście godzin pracy? Tak, tak. Ja będę w pracy w dobre 24 godziny. Muszę być tutaj na miejscu, wszystko przypilnuję, cały proces produkcji. Wszystko musi być tutaj poukładane, musi iść po prostu jak w fabryce, taśma. Pączki pachną, pączki smakują znakomicie, już za moment będziemy mogli je spróbować. Pewnie życzymy Państwu tego, aby te pączki próbowano nie tylko w tłusty czwartek, ale przecież jemy je przez cały rok. Jak smakują? Cóż, odpowiedź na to pytanie pewnie poznam już za kilka chwil. Proszę mi wierzyć, pewnie smakować będą wyjątkowo. Do zobaczenia podczas naszego kolejnego spotkania, a za dzisiaj, panie Marku, bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Znakomite. Liczmy kalorie, zajadając się pączkami. Te, które zostały przygotowane przez chodzieckich cukierników, były naprawdę wyjątkowe. Dzisiaj to już niestety wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Kolejne wydanie Panoramy już za tydzień. Przypominam tylko, że rozpoczynamy tradycyjnie w piątek o godzinie 21:00. Liczę na Państwa obecność przed telewizorami. Dzisiaj to wszystko. Do widzenia i do usłyszenia.